Dzień dobry, Wojciech Frelichowski, Głos Pomorza GP24. 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Liczba pi, matematyczna oczywiście liczba. Dlaczego ona się doczekała Międzynarodowego Dnia? Pewnie wielu z Państwa zadaje sobie pytanie, my też sobie to pytanie zadaliśmy, a kto może nam lepiej odpowiedzieć niż matematyk? Dlatego poprosiliśmy pana doktora Stanisława Kowalczyka, dyrektora Instytutu Matematyki w Akademii Pomorskiej w Słupsku, o wyjaśnienie właśnie, co to jest ta liczba pi i dlaczego ma swój dzień. Panie doktorze, no właśnie, z czym ta liczba pi się zasłużyła, że ma swój dzień? Jest bardzo ważna, to się zgadza, natomiast to, że ma swój dzień, to raczej jest głównie kwestia mediów, które ją wykreowały. Natomiast niewątpliwie liczba pi zasługuje na to, mimo że są również inne liczby mniej znane, które również by na to zasługiwały. Skąd się wzięła i dlaczego jest taka znana? Jest to pierwsza stała matematyczna, którą wprowadzili już Grecy, dokładnie Archimedes, no dobre 2,5 tysiąca lat temu. Ma bardzo prostą definicję, to znaczy no, ze szkoły podstawowej w tej chwili wszyscy wiedzą, że pi to jest stosunek obwodu okręgu do jego średnicy. Natomiast dlaczego jest tak znana, dlaczego akurat pi, a nie inne liczby? Przede wszystkim jej uniwersalność. Nie wiem, czy widzowie, słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że liczba pi pojawia się właściwie w każdej dziedzinie nauki. Nie tylko w geometrii, gdzie to jest oczywiste, no bo wzięła się z geometrii, ale również na przykład w rachunku prawdopodobieństwa, w teorii liczb, w fizyce, w ekonomii, praktycznie wszędzie. Natomiast skąd się wziąłeś, pan powiedział, ale Archimedes ją wyliczył, czy to... Nie, jak... nikt jej nie wyliczy, aha, ponieważ to był właśnie problem. Dla Greków istniały tylko liczby wymierne. Są takie znane opowieści, kiedy odkryli, że dokładnie Pitagoras, że istnieje taka liczba pierwiastek z dwóch, która nie jest wymierna, był to dla nich szok. O liczbie pi nie wiedzieli nic i to było jedno z pytań zostawionych przez starożytnych Greków potomności. Jaki charakter ma liczba pi? Czy jest liczbą wymierną? A jak nie, to czy może jest tak zwaną liczbą algebraiczną, to znaczy czy jest pierwiastkiem wielomianu, to też jest dla matematyków istotne. Odpowiedzi na to pytanie trwały no, dobre ponad 2000 lat. Dopiero w początku XIX wieku matematyk francuski Évariste Galois udowodnił, że liczba pi jest liczbą niealgebraiczną, przestępną, to znaczy nie tylko nie jest liczbą wymierną, ale nie jest nawet pierwiastkiem żadnego wielomianu. To też jest dosyć ciekawa historia, bo podobno Galois tą całą swoją teorię pisał dzień przed śmiercią, ponieważ to były akurat burzliwe czasy we Francji. Był czynny politycznie, przeciwstawił się królowi. W związku z tym, tak jak w paru innych przypadkach, pozbyto się go w ten sposób, że sprowokował pojedynek z zawodowym fechtmistrzem. On wiedział, że prawdopodobnie przegra ten pojedynek, no i w noc przed śmiercią poświęcił na to, żeby zrobić notatki, na podstawie których można było właśnie udowodnić, że liczba pi jest liczbą przestępną. I przeszedł do historii. Zresztą teoria Galois, bo to coś tak nazywa, jest, mimo że już ma ponad 200 lat, jest dziedziną nauki, którą podobno tylko 5% studentów rozumie. No i 5% studentów jest w stanie właśnie no, prześledzić to rozumowanie, że liczba pi nie jest liczbą. A panie doktorze, czy już starożytni Grecy to nazywali, że to jest liczba pi? Tak to ją nazywali konkretnie, czy to dopiero tak, później? To była liczba pi. Zresztą liczba pi ma wiele różnych nazw. Na przykład w średniowieczu i to właśnie w renesansie była nazwana Ludolfiną od nazwiska, już w tej chwili zapomniałem, holenderskiego matematyka, który zajmował się nią bardzo obszernie. To znaczy oprócz badania czy charakteru liczby pi, bardzo popularne stało się znajdowanie jej przybliżonej wartości. To już zaczął Archimedes, to było jedno z jego największych osiągnięć. On wykształcał jak na nasze czasy bardzo zaawansowane narzędzia, które byśmy dzisiaj nazwali takim nieskończonym ciągiem i granicą ciągu, co pojawiło się formalnie dopiero znowu dobre 2000 lat później. No i wykorzystując te metody policzył pi z dokładnością do 7 cyfr po przecinku. Ten matematyk holenderski, którego zapomniałem, zrobił to z dokładnością do 150 liczb po przecinku. Zajęło mu to 9 lat życia. No tak. Obecnie komputery liczą, chyba nie jestem na bieżąco, ale na pewno to jest kilka miliardów, jak nie więcej.
Podobno jest tak, że 90% ludzi na Ziemi w rozwinięciu, wśród 100 pierwszych cyfr rozwinięcia liczby pi może znaleźć datę swojego urodzenia. Ile wynosi liczba pi? Dokładnie nikt nie powie, ale w czym 3,14, 1,4, 1,5, 9, 2. 6 pierwszych cyfr pamiętam rozwinięcia. Panie doktorze, do czego służy to? Oj, właśnie jest to z jednej strony pytanie do specjalistów, natomiast ja już sam się dziwiłem, poznając to, gdzie tą liczbę pi można spotkać. Liczba pi pojawiła się w geometrii, prawda, jako stosunek obwodu okręgu do jego średnicy. Natomiast może się pojawić praktycznie wszędzie. W rachunku prawdopodobieństwa pojawia się prawie na każdym kroku przy różnych typach rozkładów, szczególnie rozkładu normalnego. W teorii liczb zupełnie nie wiadomo czemu szereg odwrotności liczb naturalnych to jest tam pi kwadrat przez 6. W analizie matematycznej, w zastosowaniach, w ekonomii, na jakąkolwiek dziedzinę matematyki się nie spojrzeć, tam się pojawia liczba pi, to czasami z powodów zupełnie niezrozumiałych. Ekonomia i geometria to takie... To właśnie o tym mówię. Jest to bardzo zadziwiające, ale pojawia się praktycznie wszędzie. I tak naprawdę do tej pory nikt nie potrafi stwierdzić, dlaczego co, jaki jest charakter liczby, co w niej takiego uniwersalnego, że pojawia się praktycznie na każdym kroku. Liczba pi jest jedną z dwóch stałych matematycznych, oprócz tak zwanej liczby Eulera E, które pojawiają się w każdej dziedzinie nauki, gdzie matematyka ma jakieś zastosowanie i próbuje się wykorzystać narzędzia matematyczne do analizy zagadnień z innych dziedzin. A czemu? Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Czyli liczba tajemnicza trochę. Tak, trochę tajemnicza, ale zbliżają się matury. No jest połowa marca, za 2 miesiące mniej więcej będą matury. Czy ta liczba pi się często pojawia na maturach? Nie jesteśmy co prawda w szkole średniej, ale może ma pan takie rozeznanie. Czy maturzyści powinni się z tym wiedzieć, że się z tym będą musieli zmierzyć? Tak, liczba pi na pewno jest znana, na pewno na wszystkich typach geometrii, czy planimetrii, czy stereometrii, czy geometrii analitycznej, liczba pi się musi pojawiać w bardzo wielu wzorach, natomiast myślę, że dla uczniów szkół średnich, czy ponadpodstawowych teraz, liczba pi jest związana wyłącznie z geometrią. Tych jej bardziej szerokich zastosowań raczej jeszcze nie są w stanie zobaczyć. To się pojawia na takim późniejszym etapie. Dopiero studenci widzą, że ta liczba pojawia się prawie wszędzie. Dla uczniów wystarczy informacja, że liczba pi równa się 3,14 setnych. To jest całkowicie wystarczające. Chociaż przy okazji Babilończycy uważali, że liczba pi równa się 3 i całkowicie im wystarczało do wznoszenia budowli, bo też to stosowali. I część stoi do dziś tych budowli. Część stoi do dziś. Proszę Państwa, zatem już poniekąd w zasadzie wyjaśniliśmy, dlaczego liczba pi ma swój dzień. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję.